żeby ich służba była rozumna. Kiedy tylko ksiądz Franciszek znalazł się w naszej parafii, starał się poznać, czym ona żyje i jakie tu są grupy. Po zorientowaniu się, jak to życie wygląda, od razu zaczął działać. Zajmował się, tak jak tego pragnął już w seminarium, wszystkimi. Od dzieci aż do ludzi w podeszłym wieku. Jednak najwięcej czasu poświęcał ministrantom, bo oni stanowili tę grupę, która na co dzień była blisko niego. Przed księdzem Blachnickim wielu księży zajmowało się ministrantami, ale często kończyło się to na wyćwiczeniu jedynie zewnętrznych form posługi przy ołtarzu. Liturgia w tamtym czasie była sprawowana w języku łacińskim, dlatego księdzu Franciszkowi zależało, żeby chłopcy wiedzieli, co się naprawdę dokonuje podczas sprawowania Eucharystii i jak wielka jest to ofiara. Mimo że były to przeważnie dzieci ze szkoły podstawowej, wszystko starał się im wyjaśnić i wytłumaczyć, żeby ich służba była rozumna. Chciał, żeby chłopcy wiedzieli, kim jest ten, komu służą, i żeby robili to jak najlepiej i z miłością. Dlatego nie uczył ich tylko praktyk zewnętrznych, co i jak należy robić, co należy do obowiązków ministranta, ale również tego, co to wszystko znaczy i jaki powinien być ten, który zbliża się do ołtarza i przy nim posługuje. Wychowywał całego człowieka, nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Dla rozwoju duchowego tych chłopców organizował dni skupienia, rekolekcje i pielgrzymki. Zachęcał ich do częstej spowiedzi. Pilnował, żeby mieli ku temu sposobność co 2 tygodnie. Sam im wtedy służył w konfesjonale, ale sprowadzał również innych księży, żeby chłopcy zawsze mieli wybór i nie byli skrępowani jego osobą. Chciał, żeby te dzieci żyły w stanie łaski uświęcającej i mogły zawsze, kiedy służą przy ołtarzu, również przystępować do Komunii Świętej. Należy pamiętać, że było to jeszcze przed Soborem Watykańskim II i praktyka codziennej Komunii Świętej nie była tak powszechna i zrozumiała, a on już wtedy do tego zachęcał chłopców. Ksiądz Franciszek zabierał ich także na 3-dniowe tak zwane rekolekcje zamknięte do diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Kokoszycach. A ponieważ był wówczas diecezjalnym duszpasterzem ministrantów, w rekolekcjach tych uczestniczyli również chłopcy z innych parafii. Bywało czasem tak, że brało w nich udział 100, a nawet 150 osób. Mimo że rekolekcje te były i tak wielkim przeżyciem dla ministrantów, ksiądz Franciszek doszedł do wniosku, że prowadzenie ich w takiej formie nie do końca sprawdza się dla dzieci w tym wieku. Metoda rekolekcji polegała bowiem na tym, że trzeba było milczeć cały dzień, wysłuchiwać konferencji i modlić się, do czego dzieci nie były zdolne. I największy wysiłek prowadzącego sprowadzał się do tego, żeby je nieustannie uspokajać. A nie o to przecież chodziło. Dlatego ksiądz Blachnicki cały czas myślał i zastanawiał się, jaka forma rekolekcji byłaby lepsza, żeby przybliżyć Pana Boga dzieciom. Chodziło mu o coś bardziej dla nich dostępnego, z czego rzeczywiście by skorzystali. Takie było jego dążenie, ale na realizację tego musiał jeszcze trochę poczekać. Przy ołtarzu. Ksiądz Franciszek był bardzo dobrym wychowawcą. Dzieci go kochały, mimo wysokich wymagań, które im stawiał. Nic dziwnego, że nigdy dotąd nie było tylu ministrantów parafii. Chłopcy byli w różnym wieku, od pierwszej Komunii Świętej aż do ukończenia szkoły podstawowej. Niektórzy, chodząc już do szkoły średniej, stawali się tak zwanymi doktorami dla tych młodszych. Ministranci byli podzieleni na grupy. Mieli regularne, cotygodniowe spotkania, rozpoczynające się zawsze modlitwą. Po niej następowały nauka wprowadzająca i ćwiczenia praktyczne. Chłopcy byli na różnych poziomach, stopniach służby przy ołtarzu.
Do każdego takiego stopnia byli odpowiednio przygotowywani. Początkowo w związku z ministrantami ksiądz Plechnicki miał trochę kłopotów, bo często musiał wysłuchiwać skarg na ich zachowanie, zwłaszcza od siostry, która zajmowała się strojami liturgicznymi. Za bardzo się tym jednak nie przejmował, bo wiedział, że ci chłopcy muszą być najpierw wychowani, żeby potem móc od nich wymagać. Dlatego ich wychowywania systematycznie pilnował i stopniowo doprowadzał do tego, że naprawdę się zmieniali. Ksiądz Franciszek zawsze zadawał sobie pytanie, czy jego wymagania są możliwe do zrealizowania. Na przykład oczekiwał, żeby ministranci pełniący służbę przy ołtarzu wyglądali zawsze schludnie. Mieli czyste komrze, buty, ręce, żeby byli uczesani. Rozumiał jednak, że ministrant wychodzący z domu do kościoła nie będzie szedł tam ze złożonymi rączkami, ale może po drodze fikać koziołki lub biegać po płotkach, czyli zachowywać się jak normalne dziecko. Tym bardziej, że niektórzy z chłopców przychodzili służyć z pobliskich wiosek, więc przechodząc polnymi drogami nie zawsze docierali do kościoła czyści. Ponieważ w zakrystii nie było warunków, żeby doprowadzili się tam do porządku, ksiądz Franciszek widział potrzebę osobnej salki dla nich, w której mogliby się przygotować do swojej służby, a która równocześnie byłaby miejscem ich spotkań. Niestety takiego pomieszczenia nie było. Wikary postanowił więc jak najprędzej temu zaradzić. W tym celu wkopał się pod zakrystię i dzięki temu pozyskał przestrzeń na całkiem przyzwoitą salę. Umeblował ją, żeby chłopcy mieli gdzie przechowywać swoje stroje liturgiczne. Wychowywał ich bowiem do tego, żeby je szanowali, składali albo wieszali. Dlatego przygotował do tego odpowiednie miejsca. W tej salce chłopcy mogli się też ogrzać, gdy zimą przychodzili zmarznięci. Znajdowały się tam również umywalka, mydło, ręcznik i szczotki do butów. Było także lustro, żeby mieli szansę przyjrzeć się sobie i spełnić postawione im wymagania. Salkę tę bardzo często ksiądz Franciszek sam sprzątał, zwłaszcza na początku, kiedy ją dopiero urządzano i nie było komu tego robić. Osobiście widziałam go nieraz z miotłą w ręku. Ksiądz Plechnicki miał szczególny styl pracy i swoiste zapatrywanie na służbę ministranta. Chłopcy musieli swoją posługę spełniać jak najlepiej. Uczył ich, jak poprawnie i z dbałością wykonywać znak Krzyża Świętego, przyklękać, robić ukłony, trzymać ręce, a nawet siedzieć. I rzeczywiście ministranci tak służyli przy ołtarzu, że niektóre osoby mówiły między sobą: idę do kościoła, bo ci chłopcy tak pięknie służą, że pomagają mi się modlić. Ubiór ministrantów także przyczyniał się do tworzenia klimatu piękna sprawowanych obrzędów. Ksiądz Franciszek dążył do tego, żeby ich stroje liturgiczne były ładne i jednolite. W tym celu prosił rodziców o pomoc w szyciu. Mój tato z zawodu krawiec również podjął się tego zadania. Wielkie osły. Ksiądz Plechnicki rozumiał, że dzieci potrzebują mobilizacji do dobrego postępowania. To też stosował nagrody, ale i kary. Z zakrystii wywiesił dwie listy, złotą i czarną, na których umieszczał imiona chłopców. Na złotym liście widniały imiona tych, których służba i zachowanie były nienaganne, a na czarnej tych, którzy byli leniwi i niedbale wypełniali swoje posługi. Dopingowało to chłopców do pracy nad sobą i przynosiło pożądane owoce. Czasem uciekał się również do poważniejszych środków, z którymi najdotkliwszym było zawieszenie ministranta na jakiś czas w służbie.
na przykład na tydzień czy miesiąc. Polegało to na tym, że chłopiec nie mógł posługiwać przy ołtarzu, ale musiał być obecny w kościele. Miało to miejsce wówczas, gdy do księdza przyszła mama lub nauczyciel ze skargą, że chłopak, ministrant, służy przy ołtarzu, a nie zachowuje się właściwie w domu lub w szkole. Każdorazowo przed wyciągnięciem takich konsekwencji ksiądz Franciszek rozmawiał wcześniej z danym chłopcem, żeby uświadomił on sobie zasadność tego zawieszenia. Bywało tak, że czasem ta sama mama przychodziła do księdza z prośbą o skrócenie kary, bo jej syn każdego dnia rano przed wyjściem do kościoła płakał, że nie będzie mógł służyć. Ksiądz Blachnicki nie tylko reagował na skargi z zewnątrz, na nieodpowiednie zachowanie chłopców, ale sam również zwracał uwagę, gdy oni niewłaściwie się do siebie odnosili czy zachowywali. Na przykład mój brat, Achim, był pośród ministrantów najniższy wzrostem. Z tego powodu koledzy wołali go nie po imieniu, ale mówili: mały, chodź no tu, mały, zrób to i tym podobne. Ksiądz Franciszek, jako dobry wychowawca, uważał to za niestosowne, a nawet poniżające ze strony kolegów. Słysząc kiedyś, że ktoś tak się zwrócił do mojego brata, powiedział do niego: Achim, jeśli jeszcze raz ktoś do ciebie powie mały, to odpowiedz mu: małych ludzi Pan Bóg stworzył, a wielkie osły same rosły. Kokoszka z kurczętami. Oddzielną inicjatywą księdza były różne wycieczki. Uważał, że dla harmonijnego rozwoju dzieci potrzebują czegoś dla zachęty, aby potem ich służba była bardziej radosna. Zabierał więc ministrantów na przykład w góry, aby mogli tam poznać piękno stworzonego świata i cieszyć się nim. Pokazywał im też bogactwo kościoła w wielu jego wymiarach. Wyjeżdżali między innymi razem do różnych klasztorów, kamedułów, cystersów, benedyktynów, kapucynów, franciszkanów i tym podobnie. Wycieczki te chłopcy bardzo dobrze przeżywali i długo je później wspominali. Ksiądz urządzał też dla nich różne uroczystości, na przykład świętego Mikołaja czy opłatek. Ministranci czuli, że ksiądz Franciszek ich kocha i że bardzo mu na nich zależy. Oni też poszliby za nim w ogień. Kiedy ksiądz przechodził z kościoła przez cmentarz do salki, to prawie zawsze otaczała go cała grupa ministrantów. Mieli do niego prawo. Ksiądz pozwalał im nawet chować się pod pelerynę kapłańską i ciągnąć go ze wszystkich stron. Moja mama czasem, patrząc na to przez okno, mówiła: no, zaś idzie ta kokoszka z kurczętami. Tak nazywała ojca, bo rzeczywiście tak to wyglądało. Może właśnie w tym miejscu powiem, że ksiądz Blachnicki zupełnie inaczej traktował dziewczęta. Chociaż również się nimi zajmował, w stosunku do nich trzymał dużo większy dystans. Nie do pomyślenia było na przykład, żeby mogły one sobie pozwolić na jakieś przytulanie do księdza czy zaczepki, które dla ministrantów było normą. Wystarczyło jego spojrzenie, żeby jedna z drugą zapamiętała, że tak się nie godzi. Ministrantem zostawał chłopiec dopiero po pierwszej komunii świętej, żeby służąc do mszy świętej mógł uczestniczyć w niej w pełni. Kandydat zdobywał kolejne stopnie w służbie liturgicznej. Osiągnięcie pełnej formacji uwieńczone było uroczystym przyjęciem na ministranta i specjalnym błogosławieństwem. Odbywało się to uroczyście przy udziale parafian i niemal przypominało święcenia kapłańskie. Ksiądz organizował wtedy oddzielne nabożeństwo, na które wszyscy się schodzili, żeby być świadkami tego wydarzenia. Na jedno z takich uroczystych święceń
ministrantów, ksiądz Franciszek zaprosił swoich kolegów kapłanów. Przyjechało ich wtedy wielu. Mieli możliwość na własne oczy zobaczyć, do czego prowadzi cierpliwa, wytrwała i z wielką miłością wykonywana praca z chłopcami. Po takich uroczystościach w salce parafialnej był przygotowany poczęstunek dla chłopców i zaproszonych gości. Do współpracy przy prowadzeniu ministrantów ksiądz wikary angażował często organistę i kościelnego, dlatego że musieli oni być zorientowani, jak konkretne nabożeństwo będzie wyglądało i co organista ma podczas niego grać na organach. Trzeba też było wcześniej wyćwiczyć z chłopcami niektóre śpiewy. To wymagało od organisty dodatkowego zaangażowania czasowego, a on nie był do tego przyzwyczajony. Nie zawsze było mu więc łatwo przyjąć ten wymyślony przez księdza nowy obowiązek. Kościelny również musiał dużo części być w kościele, otwierać zakrystię i wiele więcej rzeczy przygotowywać do różnych nabożeństw, a nawet do samej mszy świętej. Ale w tym wypadku muszę powiedzieć, że tato wykonywał swoją posługę z radością i zaangażowaniem, bo również sam zaczął wszystko lepiej rozumieć. Poznawał głębszy sens swojej służby i bardzo mu się to podobało. Po latach, gdy ksiądz Brachnicki wspominał mojego tatę, powiedział mi, że był on jednym z niewielu kościelnych z powołania. Parafianie uczestniczyli w różnych akcjach organizowanych przez księdza Blachnickiego z ministrantami, między innymi w odgrywaniu misteriów, które ksiądz Franciszek sam pisał. Były to na przykład misterium o świętym Tarsycjuszu, patronie ministrantów, czy misterium o męce pańskiej. Do poszczególnych ról ksiądz angażował nie tylko ministrantów, ale również dorosłych, studentów, chór kościelny i orkiestrę. Były to momenty wspólnototwórcze w parafii. Misteria przedstawiano po kilka razy, bo również z okolicznych miejscowości przybywali ludzie, aby uczestniczyć w tych głębokich przeżyciach. Młodzież do lat 60. Jak wspomniałam wcześniej, ksiądz Franciszek służył wszystkim parafianom, ale drugą grupą, którą szczególnie się zajmował, poza ministrantami, była młodzież pracująca. Dla młodzieży uczącej się i studiującej była nauka religii, rekolekcje i tym podobne, a młodzieżą pracującą nikt do tej pory się nie interesował, chociaż po wojnie było jej więcej niż młodzieży studiującej. Ksiądz Brachnicki uważał, że i ta młodzież, jak każda inna, potrzebuje tak samo wiedzy religijnej i ma prawo mieć do niej dostęp. Ogłosił więc, że wszystkich chętnych zaprasza na godziny religijne dla młodzieży pracującej. Wielu młodych ludzi odpowiedziało na to zaproszenie. Ja również miałam pragnienie pogłębiać swoją wiedzę religijną, ale zastanawiałam się, czy nie jestem aby za stara. Muszę zaznaczyć, że miałam wtedy aż 16 lat. Może dlatego, że pracowałam już od 14 roku życia, czułam się bardzo dorosła. Postanowiłam przy najbliższej okazji zapytać o to księdza Franciszka. To moje pytanie tak go rozbawiło, że śmiejąc się powiedział: no, wszystka młodzież do lat 60 może przychodzić. To mi wystarczyło. W tych spotkaniach uczestniczyła też moja serdeczna koleżanka Krysia Szajer. Zaraz na pierwszej godzinie religijnej ksiądz Blachnicki powiedział do nas, że jedna godzina w tygodniu niewiele da, jeśli sami nie będziemy się dokształcać i czytać. Ksiądz wiedział jednak, że to może być dla nas trudne, bo skąd mielibyśmy wziąć książki, gdy nie można ich było w tamtych czasach kupić. Dlatego stwierdził, że musimy zorganizować własną bibliotekę,
do której zobowiązał się oddać swoje książki. Poprosił jednocześnie, żeby ktoś zgłosił się do jej prowadzenia. We mnie od razu zrodziło się pragnienie, czy nie mogłabym to być ja. Po kolejnym spotkaniu, kiedy ku mojej radości okazało się, że nikt jeszcze nie wyraził chęci prowadzenia tej biblioteki, zgłosiłyśmy się do tego razem z Krysią. Nasze spotkania odbywały się w każdą środę w salce parafialnej. Podobnie jak ministranci, my również pokochaliśmy swojego księdza. On nami się rzeczywiście zajął. Przy całej radości, jaka w nim była, i ogromnym poczuciu humoru, mieliśmy przekonanie, że traktował poważnie nas i nasze sprawy. Nie było mu obojętne, co przeżywamy, co nas nurtuje, jakie mamy wątpliwości. To wszystkich nas pociągało. Ksiądz od razu wprowadził skrzynkę zapytań, żeby dać możliwość zwłaszcza tym, którzy byli nieśmiali. Odpowiadał regularnie, zawsze na najbliższym spotkaniu. Otaczać ołtarz. Zarówno ministrantów, jak i młodzież pracującą ksiądz Blachnicki gromadził wokół ołtarza. Tłumaczył nam znaczenie Eucharystii. Przed Soborem Watykańskim II, kiedy w kościele jeszcze liturgia była sprawowana w języku łacińskim, niewiele osób rozumiało, co działo się przy ołtarzu. Pewnie, że ludzie byli pobożni i religijni, ale uczestniczyli we mszy świętej po swojemu. Jedni modlili się na różańcu, inni otwierali książeczkę do nabożeństwa i odmawiali z niej różne litanie i modlitwy. Żeby jak najpobożniej spędzić czas na mszy świętej. Ksiądz Franciszek widział więc potrzebę wyjaśniania nam, czym jest liturgia eucharystyczna. Tłumaczył również teksty na język polski. Pokazywał, że msza święta to największa modlitwa, największa ofiara, której nie da się żadną inną zastąpić, bo to jest ofiara samego Syna Bożego, Chrystusa, który gromadzi nas wszystkich i oddaje nas Ojcu. On sam za nas Ojca przeprasza, uwielbia, dziękuje Mu i wstawia się za nami. Wszystko robi za nas w naszym imieniu, a my się tylko w to włączamy. Dzięki temu zaczęliśmy kochać Eucharystię i z największą żarliwością w niej uczestniczyć. Ksiądz zwracał nam też uwagę na odpowiednie zachowywanie się w czasie mszy świętej i przybieranie właściwych postaw. Mówił, jeżeli przychodzisz na mszę świętą, to nie idź do kąta, nie szukaj sobie ciemnych miejsc w kościele, tylko przychodź jak najbliżej ołtarza, bo msza święta nie jest czyjąś prywatną modlitwą, ani kapłana, który ją sprawuje, ani tych, którzy na nią przychodzą. Jak przychodzisz na mszę świętą, jesteś przedstawicielem całego ludu Bożego. I dlatego masz wraz z innymi otaczać ołtarz, a nie kryć się po kątach. Jeżeli chcesz prywatnie się modlić, to poza mszą świętą. I wtedy możesz wybrać miejsce w kościele, jakie chcesz, jakie ci się najbardziej podoba, jakie ci odpowiada. Na mszy świętej nie bądź obecny tylko fizycznie, ale bierz w niej czysty udział, odpowiadaj, jeśli ksiądz cię pozdrawia. Śpiewaj, gdy wszyscy śpiewają, a nie zajmuj się w tym czasie czymś innym. Jeśli ksiądz głośno odmawia modlitwę, to ty słuchaj i włączaj się przez słuchanie. Gdy wszyscy klękają, ty również uklęknij i wstań, kiedy wszyscy wstają. Ksiądz Franciszek przeprowadził remonty w salce parafialnej, w której spotykała się młodzież. Przy tej okazji wypada mi wspomnieć pana Ernesta Blachnickiego, starszego brata księdza Franciszka, o którym była już mowa na początku, bo jak tylko pamiętam, zawsze towarzyszył po swojemu bratu
we wszystkich jego pracach. Pan Ernest przyjeżdżał do Tychów i ze względu na to, że był elektrykiem, to on zakładał wszystkie instalacje elektryczne. Nasza sala miała scenę, która służyła do różnych przedstawień teatralnych i akademii. Ksiądz Franciszek przerobił ją trochę i tam ustawił ołtarz. Uważał bowiem, że trzeba go oderwać od ściany, żebyśmy mogli do niego się zbliżyć. Tym sposobem ponad 10 lat przed Soborem Watykańskim Eucharystia była tam sprawowana już twarzą do ludu. Często otaczaliśmy ten ołtarz i bardzo pokochaliśmy taki sposób uczestniczenia we mszy świętej. Ksiądz Franciszek pozwalał nam również recytować te modlitwy, które do tej pory odmawiali tylko ministranci z kapłanem. Na przykład razem z nim odmawialiśmy konfiteor, czyli spowiedź powszechną. Bardzo dobrze układała się współpraca między ministrantami a młodzieżą. Ksiądz zachęcał, aby młodzież pomagała przygotowywać różne rzeczy dla ministrantów. Na przykład robiła karty, na których chłopcy co tydzień zaznaczali swój indywidualny plan dyżurów. Ksiądz Franciszek szybko zyskał sobie wielu współpracowników, również wśród rodziców. Nie tylko rodzice ministrantów i młodzież, ale cała parafia wciągała się powoli do współpracy z nowym wikarem. Wszystkie nabożeństwa i msze święte były bardzo ożywione. Pociągało to ludzi do kościoła. Kościół był pełny. Ksiądz wikary zachęcał wszystkich do współtworzenia wspólnoty parafialnej. Ogólnie wszyscy ludzie byli bardzo zadowoleni z księdza Franciszka. Zwracano także uwagę na jego wygląd zewnętrzny, że jest zawsze schludny i zadbany. On sam na pewno nie przykładał do tego zbyt dużej uwagi, ale ten ład, który miał w sobie, był widoczny również i w ten sposób. Kiedy chodził po kolędzie, parafianie również zauważyli, że nigdy nie przyjmował poczęstunku alkoholem. Początkowo próbowali go nawet trochę namawiać, ale szybko się przekonali, że to jest daremne, bo w tej kwestii ksiądz był nieugięty. Garstka. Z czasów posługi kapłańskiej księdza Plachnickiego w Tychach pamiętam jeszcze dwa ważne dla niego osobiste przeżycia. W roku 1952 w naszym kościele parafialnym pobłogosławił on małżeństwo swojej siostry Ady z Jarosławem Kucharskim, wdowcem z czwórką dzieci. W tym samym roku, 11 stycznia, zmarł jego bliski przyjaciel, diakon Zenon Ławniczak, który w czasach seminaryjnych odgrywał wielką rolę w duchowym życiu i wzroście księdza Franciszka. 10 stycznia przyjaciele spotkali się przypadkowo w podróży. Zenon poskarżył się wówczas na złe samopoczucie. Ksiądz Blachnicki zaproponował mu więc, żeby przerwał podróż i zatrzymał się w Tychach. Ponieważ na plebanii nie było takiej możliwości, Zenon zanocował u sióstr Elżbietanek, które prowadziły w Tychach dom dziecka. Chociaż od razu wezwano do niego lekarza, niestety jeszcze tej nocy Zenon zmarł. Ksiądz Franciszek bardzo przeżył jego śmierć. Pobyt księdza Blachnickiego w naszej parafii nie był zbyt długi. Od września 1950 roku do wiosny 1952. Pod koniec marca zachorował na zapalenie płuc i został zabrany do szpitala. Jego zdrowie nie wytrzymało nawału pracy, jaki się podejmował. Normalny dzień zaczynał się dla niego przed 6 rano, a kończył późnym wieczorem. Niekiedy nawet trochę użalał się nad sobą,
że nie ma czasu na modlitwę, na brewiarz, że jak wraca zmęczony do pokoju, to odmawia go na pół śpiąco, że kiwa się i zasypia przy różańcu. To było dla niego bardzo trudne. W parafii liczącej prawie 14 tysięcy osób byli tylko proboszcz i on. Nawet normalnej pracy duszpasterskiej mieli więc bardzo dużo. Do tego jeszcze dochodziły liczne spotkania z ministrantami i młodzieżą. Także prywatnego czasu praktycznie nie miał. Tuż przed wyjazdem do szpitala ksiądz Franciszek zawołał mnie jeszcze, żeby przekazać mi pieniądze przeznaczone na zakup nowych książek do naszej biblioteki. Akurat była u mnie Krysia Szajer, poszłyśmy więc tam razem. Ksiądz Blachnicki polecił nam wtedy, żeby nadal wypożyczać książki. Bardzo przeżyłyśmy jego wyjazd. Chociaż zewnętrznie nic na to nie wskazywało, to miałyśmy wrażenie, że to jest nasze pożegnanie z nim. W parafii nie ogłoszono, że ksiądz choruje i jest w szpitalu, więc młodzież nadal normalnie przychodziła na godziny religijne, bo proboszcz ich nie odwołał, ale i nie przychodził ich sam prowadzić. Na pierwszym takim spotkaniu bez księdza pomodliliśmy się tylko o jego zdrowie, wypożyczyliśmy książki i rozeszliśmy się do domu. Za tydzień sytuacja się powtórzyła. Pozostały wspólna modlitwa i wypożyczanie książek. Ponieważ kolejne spotkania się nie odbywały, więc trudno się dziwić, że każdego tygodnia było nas coraz mniej. No, bo jak nie ma księdza, nie ma katechezy, to po co przychodzić? W końcu ostała się tylko garstka, która uparła się, że będzie przychodzić i że będzie się modlić na różańcu do Matki Bożej o zdrowie dla księdza Franciszka i o jak najszybszy jego powrót do parafii. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że ksiądz Blachnicki wyzdrowiał i według oceny lekarzy nawet dosyć szybko opuścił szpital, ale do parafii nie wrócił. Ciągle jednak mieliśmy jeszcze nadzieję na jego powrót. Po pewnym czasie przyszedł do naszej parafii inny wikary, ksiądz Franielczyk, który, jak się okazało, miał zastąpić księdza Blachnickiego. Zorganizował on na nowo te godziny religijne. Młodzież powróciła. Zwróciliśmy się z prośbą do nowego księdza, czy moglibyśmy mieć takie msze święte jak z księdzem Blachnickim, odprawiane twarzą do ludu, w których braliśmy czynny udział. Nowy wikary nam jednak odpowiedział: ja nie mogę, musicie iść do proboszcza. Poszliśmy więc do proboszcza z tą samą prośbą. Proboszcz zareagował podobnie: ja nie mogę, musicie iść do biskupa. Do biskupa to już nie poszliśmy, ale wiedzieliśmy, że ksiądz Blachnicki mógł, a oni nie mogą. Nie mieliśmy świadomości, że tym sposobem odprawiania mszy świętej ksiądz Franciszek wyprzedzał o ponad 10 lat zalecenia Soboru Watykańskiego II. To była taka nowość, że chyba nikt poza nim nie odważył się na takie rzeczy. To, co on do nas mówił, było zawsze takie przekonujące, że nie mieliśmy potrzeby, żeby szukać u innych potwierdzenia. Jak coś nam wytłumaczył, wyjaśnił, to przyjmowaliśmy to jako pewnik. Czuliśmy, że on sam w to wierzy, że tak postępuje, że po prostu tym żyje. Bardzo nam teraz tego brakowało. Poza tym z księdzem Blachnickim wiązało nas coś więcej. Co? Było to dla nas samych tajemnicą. Dlatego zaczęłyśmy jeszcze gorliwiej przekonywać Pana Boga, że ten kapłan powinien wrócić, bo jest nam bardzo potrzebny. Przypomniałyśmy sobie, co ksiądz Franciszek powiedział do nas na temat modlitwy, że dobrze jest dołączyć do niej jakieś umartwienie czy wyrzeczenie. Zaczęłyśmy więc pielgrzymować do Matki Bożej Częstochowskiej, potem do Piekarskiej, żebyśmy
na pewno zostały wysłuchane. Jednak ksiądz do nas nie wrócił. Wtedy nam się przypomniało, jak na katechezach mówił nam również, że nie ma modlitwy niewysłuchanej, a nawet, że Pan Bóg najlepiej nas wysłuchuje, kiedy nas nie wysłuchuje, bo wie, co za tymi naszymi prośbami się kryje i co dalej by się wydarzyło, gdyby wysłuchał nas tak, jak Mu to dyktujemy. Pan Bóg nas kocha, bo jest naszym Ojcem i naprawdę pragnie nam dać to, co dla nas jest najlepsze. Dlatego pewnych naszych próśb nie może spełnić, chociaż wydają nam się one dobre. Przyjedźcie do mnie. Jakiś czas później, gdy na dworcu autobusowym w miasteczku Mikołów czekałam na autobus do Tychów, ku mojemu zaskoczeniu i wielkiej radości zauważyłam na sąsiednim stanowisku księdza Blachnickiego. On również wyraźnie się ucieszył na mój widok i zapytał: wiesz, gdzie teraz jestem? Odpowiedziałam: nie wiem. Wtedy powiedział: to jedź ze mną i zobaczysz. Od razu skojarzyło mi się to z momentem opisanym w Ewangelii świętego Jana, gdy uczniowie pytali Pana Jezusa: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Na co On odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Ksiądz Franciszek powiedział: jestem w Borowej Wsi. To była wioska, gdzie po szpitalu dano go na rekonwalescencję, a równocześnie na zastępstwo zmarłego proboszcza. Weszłam więc z nim do autobusu z zamiarem zobaczenia tego miejsca. Za chwilę jednak księdzu przyszła do myśl inna myśl i powiedział: wiesz co, zróbmy inaczej. Powiedz chłopcom i dziołchom, dzioły tak się mówi na Śląsku na dziewczęta, i zróbcie sobie w niedzielę wycieczkę na rowerach i przyjedźcie do mnie na Sumę. Szybko przesiadłam się więc do mojego autobusu i jak tylko wróciłam do Tychów, natychmiast wszystkim opowiedziałam o tym niespodziewanym spotkaniu i zaproszeniu. Wiadomość rozeszła się szybciej niż przez telefon, a nawet komórki, których wtedy jeszcze nie było. Ja powiedziałam: Marysi, Marysia, Krysi, Krysia, Stewce. No i już wszystkie dziołchy wiedziały. Chłopcy z kolei poinformowali innych chłopców i ministrantów. Umówiliśmy się, że w niedzielę spotkamy się z rowerami przy salce katechetycznej. Niestety tego dnia padał deszcz. Ja byłam astmatyczką i wiedziałam, że w taką pogodę moja mama nie pozwoli mi jechać, żebym nie przemokła i nie przeziębiła się. Wiedziałam również, że jak ja nie pojadę, to nikt nie pojedzie, a przecież byliśmy umówieni z księdzem Franciszkiem, więc jak moglibyśmy nie pojechać? Zrobiliśmy krótką naradę. Zostawiliśmy rowery na dworze i weszliśmy do sali, żeby odmówić różaniec z prośbą o pogodę. Różaniec był wtedy dla wszystkich taką podstawową modlitwą. A ksiądz Blachnicki mówił o niej, że jest modlitwą zwycięską, przez którą Maryja zwycięża wszelkie zło i szatana. Modliliśmy się na kolanach. Dodatkowym umartwieniem, żeby nasza prośba została wysłuchana, było to, że w czasie trwania modlitwy nikt nie miał patrzeć w okno ani się rozglądać. Modliliśmy się pobożnie, ale ostatni dziesiątek różańca odmawialiśmy wyraźnie szybciej, bo każdy był już bardzo ciekawy, czy przestał padać deszcz. Po ostatnim amen wszyscy rzucili się do okna. Hurra, słońce! Wobec tego szybko wsiedliśmy na rowery, żeby jak najprędzej, jak najdalej odjechać od mojego domu, póki była pogoda, żeby mama mnie już nie mogła odwołać. Niestety w drodze złapał nas deszcz, ale zanim dojechaliśmy do Borowej Wsi, znowu wyszło słońce, które nas wysuszyło. Po mszy świętej spotkaliśmy się z księdzem Franciszkiem, ale nie na plebanii, tylko na podwórzu. Dawniej, przynajmniej u nas na Śląsku,
Było nie do pomyślenia, żeby ksiądz zapraszał gości do środka na plebanię. Tak nie wypadało. Od przyjmowania ludzi i załatwiania spraw była kancelaria. Z tego powodu i nas też nie zaprosił do środka. Poprosił tylko gospodynię, żeby nam dała coś do picia, bo wiedział, że na pewno jesteśmy spragnieni. Kiedyś mamy nie miały w zwyczaju dziecku na wycieczkę szykować picie, kanapeczki czy bananka. Człowiek się cieszył, że w ogóle może wyjść z domu i gdzieś pojechać, ale żeby jeszcze coś ze sobą zabierać, to po pierwsze nie było co, a po drugie to nie było w modzie, żeby tak już o dziecko zamartwiać się na zapas, aby przypadkiem nie było głodne. Gospodyni na prośbę księdza wyniosła nam garść siadłego mleka, którym zaspokoiliśmy pragnienie. Potem w pobliskim parku chłopcy poszli grać w piłkę, a my pod drzewami otoczyłyśmy księdza Franciszka i prowadziłyśmy tam z nim poważne rozmowy. Mówiłyśmy mu o wszystkim, co się działo w parafii i że nadal uczestniczymy w tych godzinach religijnych. Nie powiedziałyśmy mu jednak tego, że modlimy się o jego powrót. To była nasza tajemnica. Czułybyśmy się skrępowane, gdybyśmy mu miały o tym powiedzieć. Młodzież była w tamtych czasach inaczej wychowywana. Również zachowanie ludzi wobec księży było inne. Powiedziałyśmy mu więc tylko, że się spotykamy, bo tak rzeczywiście było. Po skończonej godzinach religijnych, które prowadził tamten nowy wikariusz, nasza gorliwa grupka zamykała się w sali, gasiła światła i przy zapalonej świecy przed figurą Matki Bożej jeszcze ciągle modliła się o powrót księdza Franciszka do parafii. Nie chodziło o to, że ten nowy ksiądz był niedobry. Jemu też na nas zależało, ale to nie było to samo. Dlatego modliłyśmy się po kryjomu, ale zaczęłyśmy się bać, żeby nas czasem na tym nie nakrył. Bo na pewno byłoby mu przykro, gdyby poznał powód naszych dodatkowych spotkań, a kłamać nie chciałyśmy, a tym bardziej księdzu. Wobec tego zaczęłyśmy się spotykać po domach, raz u jednej, raz u drugiej. Początkowo nasi rodzice cieszyli się nami, kiedy schodziłyśmy się u któryś. Po pewnym czasie, gdy zorientowali się, że nasze spotkania są jakieś dziwne, trochę się tym zaniepokoili. Słyszeli, że się modlimy, opowiadamy coś o Panu Bogu i zastanawiali się, co to może być. Wspólna modlitwa w rodzinie była wprawdzie czymś normalnym, ale żeby młode, ładne dziewczyny zamiast w niedzielę wyjść z chłopakiem na spacer, spotykały się na jakiejś modlitwy, to było dla nich nie do pojęcia. Przerazili się, że może coś z nami się stało. Zaczęli się martwić, a nasze mamy wręcz pytały jedna drugą: czy z twoją córką jest wszystko w porządku? Ale stwierdziły, że jesteśmy normalne, bardzo wesołe i pogodne, że wnosimy do domów dużo radości. Doszły w takim razie do wniosku, że pewnie chcemy iść do klasztoru. To być może było dla nich jeszcze gorsze, niż gdybyśmy były nienormalne. Jedna czy druga mama mówiła: do klasztoru? Ja jej dam klasztor. Ich pragnieniem było, żebyśmy wyszły za mąż, założyły rodzinę, miały dzieci i tak dalej. Odtąd niektóre z mam nawet zabraniały swoim córkom chodzić na nasze spotkania. Zaczęłyśmy się więc spotykać potajemnie. Czasem było to u mnie na strychu. Na tych spotkaniach na modlitwie poruszałyśmy różne tematy. Robiłyśmy coś w rodzaju dzisiejszej ewangelicznej rewizji życia, chociaż nie wiedziałyśmy, że to, co robimy, może się tak nazywać. Między innymi kiedyś rozmawiałyśmy również na temat powołania. Z tej rozmowy wynikło, że jedne z nas mają powołanie do małżeństwa,
a inne chcą całe swoje życie poświęcić wyłącznie Panu Bogu. Stąd dowiedziałyśmy się, że w naszej grupie rysują się te dwie drogi. Kiedy więc w Borowej Wsi opowiadałyśmy księdzu Franciszkowi o tych naszych spotkaniach i o tym, co na nich robimy, wysłuchał nas bardzo uważnie i pochwalił. Potem powiedział: bardzo dobrze robicie, że się spotykacie, że się modlicie razem, że takie różne tematy podejmujecie, ale to wszystko jest za mało. To jest jeszcze niepełne. Musicie jeszcze czynić dobro. Musicie wychodzić do ludzi, spełniać dobre uczynki i w ten sposób świadczyć o Panu Jezusie, bo sama modlitwa i rozmowy na tematy religijne to nie jest wszystko. Poradził nam, żebyśmy podzieliły się po dwie i każdego tygodnia spełniły jakiś dobry uczynek. Macie tylu obłożnie chorych, mówił. Macie ludzi starych, macie niedouczone dzieci. Temu posprzątajcie, tamtemu przynieście zakupy, innemu dajcie coś do czytania, pomóżcie dzieciom w nauce. A potem, jak się spotkacie, podzielcie się tym, co zrobiłyście i wyznaczcie sobie zadania na następny tydzień. Wtedy wasze spotkania będą żywe i pożyteczne. Skoro ksiądz Franciszek nas nie wyśmiał, ale nawet pochwalił i pokazał, w jaki sposób możemy uczynić nasze spotkania jeszcze owocniejszymi, powiedziałyśmy sobie, że wobec tego już nie musimy się modlić o jego powrót do Tychów. Wystarczy, że od czasu do czasu gdzieś się z nim spotkamy, aby pokazał naszej grupce właściwy kierunek. Szczęśliwe wróciłyśmy z Borowej Wsi do domu i na kolejnych spotkaniach wprowadzałyśmy te wszystkie jego rady w czyn. Ksiądz Franciszek w Borowej Wsi był krótko, 3 albo 4 miesiące. Potem odwiedziłyśmy go jeszcze na następnej parafii w Przyszowicach, niedaleko Borowej Wsi, gdzie także przez pewien czas kogoś zastępował. Tam również rozmawiałyśmy z nim i zadawałyśmy mu wiele pytań. Na końcu tego spotkania ksiądz dał nam podręcznik Legionu Marii. Najpierw, żebyśmy go przepisały, potem, żebyśmy go przeczytały i wyraziły o tym swoje zdanie. Pamiętam, że przepisywałyśmy ten podręcznik w mieszkaniu u Niny. Nina mieszkała w bloku. Żeby uciszyć stukot maszyny, zasłaniałyśmy okna i drzwi kocami. W tamtych czasach nawet pisanie na maszynie było podejrzane. I ktoś życzliwy mógłby o tym donieść do Urzędu Bezpieczeństwa. Przepisane kartki chowałam u nas w domu na strychu pod dachem. Z dołu zauważyłam jednak, że nie było to najlepsze miejsce, bo mogły one stamtąd przy wietrze wyfrunąć, a stosunkowo blisko był budynek Urzędu Bezpieczeństwa. Jako Bożą opatrzność odczytuję to, że zwróciłam na to uwagę, zanim te kartki znalazły się na ulicy i przeniosłam je w inne miejsce. Po co ci to? Na początku września 1952 roku ksiądz Blachnicki otrzymał dekret do parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Tam również zaczął wszystko od podstaw, tak jak wcześniej w Tychach. Ministranci, młodzież, dorośli. Ale znowu nie trwało to długo, bo już 31 stycznia 1953 roku nagle został przeniesiony do parafii świętego Jerzego w Rydutowach, niedaleko Rybnika. Od samego początku ksiądz Blachnicki, pełniąc w poszczególnych parafiach posługę wikarego, myślał szerzej o całym Kościele i o jego zagrożeniach, w związku z tym
co aktualnie działo się w Polsce. Nie były to spokojne czasy dla Kościoła w kraju, także na Śląsku. Rządziła władza komunistyczna, panował stalinizm. Może nie wszystkim jest to wiadome, że na przykład 2 dni po śmierci Stalina, czyli 7 marca 1953 roku, władze komunistyczne podjęły uchwałę o zamianie nazwy Katowice na Stalinogród. I obowiązywało to aż do 21 października 1956 roku. W 1952 roku aresztowano biskupa Herberta Bednoża. Niedługo potem wraz z biskupami Stanisławem Adamskim i Juliuszem Bieńkiem został on wygnany z diecezji. Zaczął nią kierować narzucony przez władzę komunistyczną i uległy jej ksiądz Filip Bednosz. A po jego tragicznej śmierci w wypadku samochodowym w 1954 roku ksiądz infułat Jan Piskorz. Obaj oni należeli do grona tzw. księży patriotów. Nasi biskupi przebywali na wygnaniu aż do 1956 roku. Należy dodać, że lata 1953 do 1956 to również czas uwięzienia księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Księdzu Blachnickiemu sprawy diecezji nie były obojętne i dlatego od początku zaangażował się w działania tzw. tajnej kurii, która utrzymywała kontakt i współpracowała z będącymi na wygnaniu prawowitymi pasterzami diecezji katowickiej. W Redutowach ksiądz Franciszek znów zaczął gromadzić wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych. Niektórzy z kolegów mówili wtedy do niego – Franek, znowu wszystko zaczynasz, po co ci to? Za chwilę cię znowu przeniosą. Ksiądz Franciszek im wtedy odpowiadał – ja tu jestem dzisiaj i dzisiaj mam tu siać, a nie zastanawiać się, jak długo tu będę. Ile zasieję, tyle tu zostanie, a Pan Bóg da wzrost. Nie wiedział jeszcze, że w Redutowach będzie aż 2 lata. Jak na niego to bardzo długo. Dzięki temu właśnie tam zrobił najwięcej. W nowej parafii lepiej niż gdzie indziej układała mu się współpraca z miejscowym proboszczem, księdzem Wojciechem Urbanem. Podobnie jak poprzednio, najwięcej czasu poświęcał ministrantom i młodzieży, również tej pracującej. Na spotkania z tymi wszystkimi grupami też potrzebował jakichś pomieszczeń, a tu znowu była tylko zakrystia. Gdzie się mieli gromadzić? Na placu kościelnym były ruiny zbombardowanej w czasie wojny organistówki. Ksiądz Franciszek pomyślał, że szkoda tego miejsca. Zwrócił się więc do ministrantów, do młodzieży i do rodziców z propozycją, żeby resztki tych murów rozebrać, oczyścić cegłę i wybudować z niej domek. Wszystkim spodobał się ten pomysł i bardzo chętnie przychodzili do pomocy. Widząc tak zapalonego i pracowitego wikarego. Kiedy już zaczęli budować, od razu zainteresowały się tym władze, które stwierdziły, że im tego nie wolno robić, bo to jest zakazane. Ale ksiądz Blachnicki wiedział, że potrzebuje tego miejsca i nie przejmował się tymi zakazami, tylko kontynuował budowę. Przychodziły kary, grzywny, wezwania na kolegia. Kiedyś nawet z Warszawy przyjechali, żeby mu tego zakazać. Pewnego razu z kolei został wezwany w sprawie tej budowy do odpowiedniego urzędu, gdzie usłyszał pytanie: dlaczego budujecie bez pozwolenia? Ksiądz Franciszek z udawaną naiwnością zapytał: a kto daje takie pozwolenie? Urzędnik odpowiedział: no ja. A ksiądz Blachnicki na to: to dlaczego mi go nie dajecie?
Pomimo wielu przeciwności, budowa została ukończona. Ksiądz Franciszek nazwał ten budynek Domkiem Maryi. Znajdowały się tam mała kaplica i salki do spotkań. Dodatkowo na placu kościelnym wybudowano również grotę Matki Bożej. Tak się złożyło, że po pewnym czasie od ukończenia budowy władze wydały zakaz gromadzenia się w kościele parafialnym, bo z powodu szkód górniczych przebywanie w nim mogło być niebezpieczne. Na szczęście był już domek Maryi i grota, przy której odbywały się nabożeństwa majowe i październikowe, a także były tam odprawiane msze święte. W ciągu tygodnia Eucharystię sprawowano w kaplicy w domku Maryi. Ojciec. Od momentu opuszczenia Tychów, podczas pobytu w kolejnych parafiach, od Borowej wsi po Rydułtowy, ksiądz Blachnicki nie zapomniał o naszej grupce dziewcząt, która od 3 lat się modliła, odbywała regularne spotkania i według jego wskazówek podejmowała różne zadania apostolskie. Czasem, gdy wpadał do Tychów, przy okazji spotykał się z nami i każdy zostawiał wtedy na pamiątkę obrazek z dedykacją. W tym czasie te, które planowały życie rodzinne, wyszły już za mąż. My, które pragnęłyśmy poświęcić się wyłącznie na służbę Panu Bogu, zastanawiałyśmy się, czy pójść do klasztoru, wyjechać na misję, czy robić coś jeszcze innego. Postanowiłyśmy więc pojechać do księdza Franciszka do Rydułtów i zapytać, co on o tym sądzi. Ksiądz odpowiedział nam w jednym zdaniu: w klasztorze to ja was nie widzę. My na to odpowiedziałyśmy: Bóg zapłać, to nam wystarczy. Wróciłyśmy do domu z przekonaniem, że powinnyśmy zacząć robić coś same. Potrzeba było jeszcze jednak jakiegoś czasu, żeby Pan Bóg wyraźnie objawił swoją wolę względem nas. Póki co żyłyśmy jak dotąd, pracowałyśmy i nadal regularnie odbywały się nasze spotkania. W tym miejscu jest dobry moment, żeby wytłumaczyć pewną kwestię. Często mówimy ojciec Franciszek, rzadziej ksiądz Franciszek. Nawet ksiądz kardynał Wojtyła, kiedy odwiedzał oazy, to mówił do nas o księdzu Blachnickim: ksiądz profesor, albo jak wy go nazywacie, ojciec Franciszek. Ksiądz Franciszek Blachnicki był księdzem diecezjalnym, a tytuł ojciec przysługuje przecież zakonnikom. Wielu ludzi pytało nas w związku z tym, czy on jest lub czy był zakonnikiem. Skąd się to wzięło? 16 maja 1953 roku napisałam w imieniu naszej grupy dziewcząt z Tychów list do księdza Franciszka, w którym pierwszy raz zwróciłyśmy się do niego słowami: proszę ojca. I zadałyśmy mu pytanie, czy możemy go nazywać ojcem. I on zgodził się na to. Od tego momentu nie mówiłyśmy już proszę księdza, tylko proszę ojca. Później w centrum krucjaty wstrzemięźliwości księża, słysząc, że w ten sposób zwracamy się do księdza Franciszka, też zaczęli go tak nazywać. Obecnie w całym ruchu Światło-Życie przyjęło się, że bardzo wielu ludzi mówi o księdzu Blachnickim ojciec Franciszek lub po prostu ojciec. Pan Bóg sprawił, że to ojciec Franciszek powołał do życia wszystkie te dzieła: Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, krucjatę wstrzemięźliwości, ruch Światło-Życie, krucjatę wyzwolenia człowieka i inne, czyli jest ich ojcem. Osada w lesie. Jak już wcześniej wspominałam, ksiądz Franciszek, będąc jeszcze w Tychach, zauważył, że tradycyjna forma rekolekcji nie sprawdziła się dla ministrantów. Cały czas zastanawiał się więc nad tym, czym bardziej owocnym można by ją zastąpić. To w Rydułtowach Pan Bóg dał mu światło w tej materii i dojrzała myśl,
o zorganizowaniu rekolekcji dla dzieci. Odczytał to w ten sposób, że trzeba zrobić rekolekcje długie, przynajmniej dwutygodniowe. Miał przekonanie, że nie mogą one być w zamkniętym domu rekolekcyjnym, ale najlepiej gdzieś na łonie przyrody, w jakimś pięknym miejscu, żeby już sama przyroda do tych dzieci przemawiała i pomagała im poznać Bożą miłość, wielkość i dobroć. Pomyślał, że musi poszukać takiego miejsca i znalazł je pod Tarnowskimi Górami. Miejscowość nazywała się Bibiela. Była to mała osada w lesie. Składała się z paru domów, szkoły oraz tak zwanego domu gminnego. W szkole mieściła się kaplica, gdzie od czasu do czasu odprawiano mszę świętą dla mieszkańców. A w domu gminnym były sala do spotkań, punkt agitacyjny i zlewnia mleka. Ksiądz Franciszek wszystko to pooglądał i zapytał, czy mógłby to wynająć w czasie wakacji, na 2 tygodnie. Dostał zgodę i na ten dom, i na szkołę, więc postanowił, że właśnie tam wyjedzie z ministrantami.